Ni kurwa, si ti brazy dada. Jesteśmy, proszę Państwa, w trakcie już 23. konkursu indywidualnego tutaj w systemie KO. Za nami pierwsze 10 par, 15 par pozostało do końca pierwszej serii, a potem oczywiście seria finałowa. To jeszcze dzisiaj przed nami te wielkie emocje i to co najlepsze w skokach narciarskich, ta piękna walka o każdy metr. Zapraszam bardzo serdecznie. Na razie tylko jedna próba fatalna była w tych zawodach. 80 metrów wycieka sztuczce kompletnie wykrzywił go, powiesił z progu, no i w efekcie nie poradził sobie. Tak jak w kwalifikacji nie poradził sobie choćby Ruborel, też krzywo wychodząc z progu. Na razie w konkursie prowadzi Patryk Gąśnica przed rokiem 13. Trzeci jest Lowy. Czwartym jest ex aequo rok 11 i rok 5. Najlepszych przegranych na razie między innymi Janusior, rok 12, Noriak i Kesai, które to grono najlepszych 5 przegranych. Mieliśmy poza 130 które dawały upadki niestety. Łukasz na upadku w serii finałowej, a na awans był odległy. Przed nami kolejna ostatnia parta, oczywiście była za wąska, teraz Subtrim kontra Zagrawski. Subtrim, który nie radzi w przerwie. Ojoj, które ty padał tej trudniej skoczni. 79,5 metra, no to jeszcze słabsze od Wojciecha Sztursy. No, tych punktów się nie ma zbyt dużo oczywiście, ale to już jest dla nas niepokojący sygnał. Władimir Zagrawski, Bułgar, niewiele dalej ląduje. Wygrywa tyle upadł. Wysokie noty, mimo tego, że to będzie mowy. Tutaj jednym z 60 KO. Przed nami 10 kontrol. Tak naprawdę mogę teraz, każdy może zrobić swoje wyjście z progu, ja to się wcale nie zdziwię. Noty, świetny skok w tym momencie. 129 metrów, noty 19, 18,5, siódme miejsce w tym momencie. No i Jacques Mogel zasłuchani przed nami, 14 w kwalifikacjach. Teoretycznie faworyt, ale mówię, przy tym wyjście z progu to jest wszystko teraz możliwe. Jacques Mogel na progu nieźle i jeśli wygra, starczy to minimalnie. 130 metrów i wygrał. Noty 19, 18,5. W tym momencie odpada Kasai z grona przegranych. Rok 10, Jacques Mogel, zwycięstwo Słoweńca o punkt i 30. A rok 10 na razie drugie miejsce wśród najlepszych przegranych. Na ostatni spada Witali Kalniczenko. A kolejna to para, mówiliśmy o tym zawodniku z drugiego szeregu. Rok 21 kontra Krzysztof Biegun. Rok 21 jeszcze znośnie. Można powiedzieć, 124, noty 19,5, 18,5 punktu, 15 miejsce w tym momencie. Nie będzie go już przegranych, jeśli przegra te starcie. Krzysztof Biegun w kwalifikacjach 13, miał bardzo ambitny i teraz w konkursie idzie za ciosem Krzysiek. Tak, piękny skok, tylko już z upadkiem. W związku z tym awansują obaj. Krzysztof Biegun 134 metry z upadkiem, więc on będzie awansować z tytułu odległości. A oczywiście rok 21 wygrywa pojedynek. No i przed nami kolejna para. Markus Eisenwischer kontra rok 16. Eisenwischer faworytem, biorąc pod uwagę kapitał tego zawodnika. Ile możliwości. No i proszę, Eisenwischer lepiej niż w kwalifikacjach. 132 metry. Noty 19, 18,5 punktu. Na drugim miejscu, za Patrykiem Głoszenicą, a przed rokiem 13. Więc wygląda to na razie obiecująco. Rok 16 przed nami. W kwalifikacjach 12. No i patrzymy, co będzie się działo teraz tutaj. Niezły występ roku 16. 127 metrów. 127. Noty po 19,5 punktu. I lokata 12. Przegrywa to starcie i przegrywa awans do serii finałowej. Jeszcze nie. Jeszcze nie przegrywa awansu, ale to nie będę oczy
Nie stanie się lada chwila. Rok 16 pokonał Witelia Kaliczenkę, stąd na razie wśród przegranych się zmieścił. Kaliczenka na pewno poza serię finałową. A kolejna para, para numer 15. Gregor Deschpanden kontra David Ziegel. To druga para zawodników drugiego szeregu. Oby pasują się daleko w klasyfikacji i są mniej więcej obok siebie klasyfikowani. Deschpanden awansuje. 131 metrów z upadkiem da mu odległości. No ale będzie musiał walczyć o punkty w serii finałowej bardzo rzetelnie. David Ziegel w kwalifikacjach 11. Te starcie powinien wygrać, bo jego sylwetka spokojniejsza, ale skok dużo krótszy. 122 metry. Noty 19,5 punktów, natomiast wygrywa wyraźnie to starcie. Wygrał wyraźnie o prawie 10 punktów. Ziegel pewny serii finałowej, podobnie jak Eisebichler. No i na razie Niemcy 2-2. Czyli dwóch skakało, dwóch awansowało. Dostała nam 10 pojedynków. W tym momencie Jurij Tepesz kontra rok trzeci. Dwóch zawodników z najlepszej ćwiartki. Jurij Tepesz, no, nie wiadomo. 126 metrów. Noty 19, 18,5 punktu, 17 miejsce w tym momencie. Czy to wystarczy? Zaraz się przekonamy. Rok trzeci, 10 w kwalifikacjach. A więc jeśli chodzi o różnicę miejsc w kwalifikacjach, to faworytem oczywiście jest jeden, rok trzeci. No i tym faworytem rok trzeci będzie także w konkursie. 128,5 metra. Też wyższe noty niż u Tepesza. W związku z tym wygrywa oczywiście rok trzeci. Nasz zawodnik na miejscu w tym momencie 9. Wygrywa starcie o 6,5 punktów. Pokonał rywala w każdym aspekcie. No i teraz rok 22 kontra Clemens Leitner. Dla roku 22 awans byłby wielką rzeczą tutaj w tym momencie. Gdyby mu się udało szarpać awans. No jest to chyba lepiej niż w kwalifikacjach, ale czy to wystarczy? 126 metrów. Noty po 18,5. Tym razem ta pasywność lotu pozwoliła przekroczyć punkt K. No i Clemens Leitner. Teoretycznie powinien awansować na spokojnie. Ale pamiętamy, jaki był los Jesieka Hofera. No i widzimy Leitnera teraz w dramatycznej sytuacji. 125 metrów. No i uratowały go noty sędziowskie. 19,5 punktu. Leitner może mówić o sporym szczęściu. Przegrał odległością, ale wygrał notami. O 0,7 punktu Leitner górą, rok 22 minimalnie słabszy. Tymczasem Stefan Laje kontra rok siódmy. Stefan Laje na początek. Stefan Laje z kłopotami, więc chyba pierwszy niemiecki skoczek, którego nie będzie w serii finałowej. Laje ma ewidentne problemy w ostatnim czasie. 102 metry. 102 metry, no to 17,5 będzie ciężko awansować rzeczywiście. No nie ulega to wątpliwości. Rok siódmy, ósmy w kwalifikacjach, więc jest absolutnie w dobrej sytuacji, bo był wysoko w kwalifikacjach. No i nie musi tyle skoczyć, a skacze daleko. Bez presji. 133,5 metra. Noty przeciętne, bo średnio 18, dlatego nie prowadzi, ale jest na wysokim drugim miejscu. Przegrywa tylko z Patrykiem Gąsienicą, który cały czas prowadzi. Gąsienica, rok 7, Markus Asiebisiel, taka czołowa trójka. Potem rok 13 i Lovrokos. Taka czołówka. No i teraz Sven Hannawald kontra Anders Spanewel. Tu faworyt teoretycznie Hannawald. A Fanemel mocniejszy z tytułu kwalifikacji. Hannawald lepiej trochę niż w kwalifikacjach. 127,5 metra. Noty 19, 18,5 punktu. Hannawalda nie będzie w serii finałowej, jeśli przegra pojedynek. Nie będzie jednego z wielkich zawodników. Bardziej brak Fanemela mógłby być tutaj zaskoczeniem do tego, że Fanemel potrzebuje punktów. No i 125 metrów to był niezły występ Fanemela, ale jednak trochę zabrakło. Troszkę zabrakło. W tej chwili 20 miejsce. Być może by awansowałby system OKO. No ale tutaj przegrywa swoje starcie z Hannawaldem o 2,5 punktu. Hannawald zrobił swoje, więc nie ma Stefana Laje, ale za to jest Hannawald w serii finałowej. No i teraz hitowy pojedynek. Harry Potter kontra rok pierwszy. Najpierw Harry Potter. Kłopotem przebył się z progu. Niespokojnie troszkę było. Odległość podobno do kwalifikacji, ale sobie stylowo. 123 metry. Noty 17,17. Bo trochę szkoda tych not sędziowskich. Mogło zaważyć czasami. Rok pierwszy będzie na pewno dłuższą odległość. Pytanie tylko, czy awansuje. Tak! Bez problemu. 127 metrów. 2,20. 3 noty po 19,5. Więc tu noty nie miały znaczenia, bo i tak tutaj górą był
rok pierwszy. I to różnicą 14 punktów. Harry Potter po raz kolejny bezskutecznie próbował zdobywać punkty, choć tym razem było dość blisko. Trzeba to przyznać, bo to nie była kompletnie zawalona próba. Kenshiro Ito kontra Anders Jakobsen. Japończyk kontra Norweg. Kenshiro z awansem. Nie ma Kasajego, będzie chociaż Kenshiro. 130,5 metra. Noty 19, 18,5 punktów. W tej chwili szóste miejsce. Co ciekawe, jest najlepszym lucky userem, gdyby przegrał swoje starcie. Więc na pewno seria finałowa jest dla niego zapewniona. No i Anders Jakobsen. Czy będzie jedynym Norwegiem w serii finałowej, czy nie będzie żadnego Norwega? Dzisiaj w 30. Jakobsen na progu dynamicznie i będzie w serii finałowej z tytułu odległości. 131 metrów z upadkiem, no ale ponieważ to była solidna odległość, no to awans zapewniony z tytułu odległości. No ale punkty będzie ciężko wyszarpać. Punkty będzie ciężko wyszarpać, bo trzeba mieć tylko oczywiście przynajmniej poprawnie w tej serii finałowej. Zostały 4 pojedynki do końca pierwszej serii. Rok 9 kontra Andrea Skoffler. Najpierw rok 9. Na progu nieźle. No, być może seria finałowa będzie do niego. 128 metrów. Noty 19, 19 i tu jest 13. Jeśli przegra stacie, wykurzy rok 12. Zgodno oczekujących. Więc rok 9 będzie blisko serii finałowej. No i Andreas Kopter, który był czwarty w kwalifikacjach. Przynajmniej to się powinien sobie poradzić z tym awansem. No i poradził sobie. Koffler, jedna z najlepszych odległości. 132,5 metra w świetnym stylu. Noty 19, 18 i punktu jest drugi. Koffler drugi. Leitner w tym momencie dopiero 24. No więc mamy dwóch ostatków oczywiście w serii finałowej, tylko że Koffler dużo lepiej. Rok 12 za burtą. Na awans czeka jeszcze rok 16 i to będę brał z drugi. Zostały trzy rok 15 kontra rok 18 w tym momencie. Pojedynek dwóch roków. Jeden z nich oczywiście będzie szczęśliwy i to będzie rok 18 pewnie, bo rok 15 dość krótko. 112,5 metra, wysokie noty. 19, 19,5, ale mogło nie wystarczyć, by dopisało szczęście. Rok 18, trzeci w kwalifikacjach, więc po to znowu oczywiście rok 18 wyraźnym faworytem. Ale rok 18, jak niektórzy rywale, popełnia błąd przy wyjściu z progu. Zaledwie 100,5 metra. I sensacyjnie awans wywalczy rok 15. Rok 18 nierówno wyszedł z progu. Przegrywa starcie o 35 punktów i 60. Wygrał rok 15 i stylem i odległością. No a przed nami ostatnie dwie pary. Domen Prevc kontra Rok Justin. Para Słoweńców, a potem para Polaków. Tutaj Domen Prevc jako pierwszy. Domen, no niestety będzie chyba 126,5 metra, to będzie chyba za krótka odległość, by awansować do tej odległości, bo najlepsza odległość to były 133 metry. No i Rok Justin, drugi w kwalifikacjach, szukający chyba przełamania, bo niepowodzeniach w planicy. Tutaj świetnie, Rok Justin, pięknie stylowo, 131,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu jest trzeci. Rok Justin trzeci, siódmy Lovroko, Słowenia mocna, 12 Mogel, 18 Domen Prevc drugi w tym momencie. No czterech Słoweńców, ale czterech bardzo dobrze umiejscowionych w serii finałowej będzie słoweński skoczków. Stała ostatnia para. Rok 10, rok 9 z awansem. Domen Prevc drugi także już w serii finałowej. No i teraz rok 16. Ostatni przed takim w kolejce. A para to Kupa kontra Rosu. Najpierw Kupa, która szczęśliwie awansowała do konkursu z ostatniego miejsca i szansę tym razem wykorzystuje. Na ile może. 128 metrów. Wysokie noty. Jedyny skokin Kupa zapewnia sobie serię finałową. 15 miejsce egzekwo z rokiem 9. Pokonała rok 16 różnicą punktu i 0,3. Więc można mówić o sporym szczęściu, że się udało. No a Rosu, który wygrał kwalifikacje. Czy też będzie mógł mówić o powodzeniu? Nie. Nie wyrównywał się z progu, nie będzie dobrej odległości. Rosół wygrywał kwalifikacje, ale w konkursie przepada. 112,5 metra, niskie noty przez krzywy lot. Wygrywa te starcie Kupa dość wyraźnie. A Rosół sensacyjnie nawet nie awansuje do serii finałowej. Tak więc, no, tak to wygląda, proszę Państwa. Dziwny konkurs, no, ale widocznie też dziwna skocznia dla zawodników. Niezbyt prosty obiekt, jak się może wkrótce okazać.
Także no. Dobra, osobiście pod takim względem to oczywiście nie jest łatwo. Patryk Gąsienica prowadzi po pierwszej serii tutaj. Drugi Andreas Kofler, trzeci rok Justin. Bez Polaka na razie na podium. Jest rok siódmy. Piąty Markus Azebischer, szósty rok 13, siódmy Lobrokos, ósmy Kenshiro Ito, dziewiąte miejsce ex aequo rok 11 i rok 5. Więcej wyłączonych jest drugi, bo tu mamy ci i Janusiora i rok 10, 9, Kupę, Wiosnę i rok 16 jeszcze to się znajduje. No i trochę Polaków też w 30, w tym Mikołajek, który na półmetku 25. Z tytułu odległości nie awansował właśnie do MenPrevs, jego 126,5 metra, ale awansowało czterech innych zawodników. Piłkarze Krzysztof Biegun, Anders Jakobsen i Gregor Deschwanden. Ze Stymiek AO stracili dzisiaj rok 12, Witali Kaliczenko stracił Fanemel, który był 26, stracił Tepesz i rok 22. A zyskali. Rok drugi David Ziegler na tym zyskał. Zyskał Łukasz Rutkowski, choć on by zyskał i tak z tytułu odległości awans. Rok 15 zyskał szczególnie, no i Władimir Zagrawski, którzy kompletnie sobie nie poradzili, no ale wykorzystali wpadki swoich rywali. Najgorsze wyniki dzisiaj to wyniki Rosała, Stefana Laje, roku 18, Wojciecha Szturcy i Subtrima, który zajął tutaj ostatnie miejsce. Tak to wygląda, liczymy na serię filmową, która będzie lepsza. Powinna być lepsza, 34 zawodników na starcie, w tym oczywiście duże grono, które będzie walczyć o najwyższe lokaty. Mamy spore rozpiętości odległościowe, to trzeba przyznać, bo między miejscem 27, czyli Davidem Ziegler, który miał 127 metry, jest z pierwszym miejscem różnica 11 metrów. Także jest to spora różnica. Na kolorze oczywiście Patryk Gąsienicy, który prowadzi po pierwszej serii. No ale to już nic przesądzonego. Dzisiaj są takie warunki na skoczni, że naprawdę tutaj można wiele jeszcze stracić lub zyskać. Przed nami seria finałowa. Rozpoczynamy ją od Władimira Zagrawskiego. A więc jednego zawodnika, którzy potrzebują cudu, żeby w ogóle punktować. 109 metrów. W serii finałowej znacznie lepiej. 127,5. No tu 19, 18,5 punktów. Przekroczył 200 punktów za dwa skoki, no ale podobno, że to niewiele będzie oznaczało. Ci, którzy awansowali z tytułu odległości, to było miejsca od 30 do 30. Przepraszam, od 31 do 34 zajmowali takie lokaty. Łukasz Rutkowski był 30. A też ma upadek, jak pamiętamy. Teraz rok 15. 112,5 metra w pierwszej serii. Teraz 125 metrów potrzebne mniej więcej, by objąć prowadzenie, więc rok 15 powinien dokonać tylko formalności. No i to jest piękny skok. 132,5 metra i noty po 19,5 punktu. Dlaczego tak nie było w pierwszej serii, prawda? Druga słup jedynek mógł robić co chciał, no ale nie udało się. Nie udało się w tej pierwszej serii, teraz chociaż sobie to odbił wyraźne prowadzenie o ponad 17 punktów. No i Gregor Deschwanden, jeden z tych, którzy mieli pecha w lądowaniu w pierwszej serii. 131 metrów, ale z upadkiem. Gregor Deschwanden w serii finowej na szczęście solidnie 131 metrów. Będzie szansa na punkty. Noty 18, 18,5, trochę noty niższe. Ale jest prowadzenie o punkt 1,1 przed rokiem 15. Teraz Anders Jakobsen, walczący o honor Norwegów. Czy mu się uda? Nie będzie łatwo, bo Jakobsen nie ma ostatnio szczęścia do serii finałowych. 131 metrów. Teraz dobry skok Jakobsena. 128,5 metra. Noty 19, 18,5. Jest trzeci, ale niewiele traci do pierwszego, drugiego miejsca, więc może jakiś punkcik się trafi do Norwega. Teraz Krzysztof Biegun. Na półmetku 30, no to już poważne miejsce. 134 metry w pierwszej serii z upadkiem. Biegun w serii finałowej dużo krócej niestety. 124,5. Noty 19, 18,5. To jest poprawa oczywiście, bo próba ustana. Metrów oczywiście mniej, ale netto i tak wychodzi na plus ten skok finałowy. Niemniej miejsce tylko czwarte. Czyli o punkty będzie już trudniej niż dla Jakobsena choćby. Piłkarze. Piłkarz na półmetku 29 miejsce, 133 metry. Teraz w serii finałowej daleko, pięknie. Piłkarze 132,5 metra. Noty 19 i prowadzenie. Prowadzenie z przewagą w tym momencie 10 punktów nad Gregorem Deschwandenem. No ale tu przewaga oczywiście
z pierwszej serii tutaj wzięła górę, no i jeszcze w serii nowej lądowali dalej od Szwajcara. Tak to wygląda. Przed nami teraz Łukasz Rutkowski, też nie miał farta. 28 po pierwszej serii. 133,5 metra. Teraz seria finałowa. 128. No to 19,19,5 punktu jest drugi. A więc oczywiście punkty sobie zapewnia tym występem. On i piłkarze są już pewni punktów. Podobnie Gregor Deszpanden. Cztery zawodników, wręcz przeciwnie, nie. Mamy jeszcze 27 zawodników, także no dopóki piłka w górze. Teraz Limit Ziegel, pierwszy z niemieckich skali finałowej. Na pometku 122 metry i 27 miejsce, ale Ziegel atakuje w serii finałowej pięknie. 133 metry, noty od wszystkich sędziów 19 i prowadzenie. Prowadzenie o 5 punktów przed piłkarzami. Ziegel może będzie robi swoje. Jeszcze Hanawald i Aizim się będą tutaj w akcji niedługo. Rok drugi. 124,5 metra, 26 miejsce. Tak było po pierwszej serii. Rok drugi. Teraz powtarzalnie. 124, noty po 18,5 punktu. Jest czwarty, więc jakieś punkty będą, ale punktów prawdopodobnie dużo nie będzie. Przed Deszpandenem, natomiast za Łukaszem Rutkowskim. Taka sytuacja roku drugiego. A na rozbiegu teraz rok 21. Rok 21, na pometku 25, 124,5 metra. Teraz skok troszkę lepszy, finałowy. 127 metrów, noty po 18,5 punktu, jest trzeci. A więc Ziegel, piłkarze, rok 21, to czołowa trójka, potem Łukasz Rutkowski czwarty. A teraz pierwszy z Austriaków, Clemens Leitner. Na pometku 24, po próbie na 125 metrów, czyli dokładnie na płycie konstrukcyjnym. Pochmielowa dla Leitnera będzie lepsza, no bo musi być lepsza, bo to jest mocny zawodnik. On musi atakować. 130 metrów, noty 19 i prowadzenie minimalne. Pół punktu, ale jednak na korzyść Austriaka. Przed Ziglem. Zobaczymy, co, czy zmieni to Mikołajek. Mikołajek na pometku 23. Po skoku na 126 metrów seria finałowa dla Mikołajka będzie na pewno nie gorsza zbytnio. Jeśli będzie gorsza, to niewiele. 123,5 metra, ale w świetnym stylu ten skok wykonany. Noty po 19,5 punktu, miejsce 5. Punkty zapewnione, ale chyba nie będzie ich zbyt dużo. Minimalnie przegląd tutaj jest w roku 21. Miejsce 5, w najgorszym wypadku 27. Teraz Paweł Wąsek. W pierwszej serii 125,5 metra. W serii nowej Paweł Wąsek dokłada metry, brawo. Będzie prowadził 131,5 metra, noty 19 i prowadzenie o 5 punktów i 1 dziesiątą przed Clemensem Leitnerem. Może będzie zrobił swoje, co do niego należało. A przed nami Sven Hannawald. Na pometku 21, 127,5 metra. 127,5 metra. Hannawald, brawo! Także atakuje w serii finałowej. 130 metrów. Noty 19,5 punktu. Handlowa ze skoku na skok się rozkręcał, jak widzimy. No i finał może być innego w miarę przyzwoity. Za Pawłem Wąskiem, przed Leitnerem. Hannawald drugi, Ziegel czwarty, a przed nami rok 16. Na pometku zawodów 20 miejsce, po skoku na 127 metrów. W kwalifikacjach był 12, tu w konkursie na pometku 20, ale w tej chwili będzie prowadzony progres. 129,5 metra, noty 2,20, 3 po 19,5 punktu. Te noty powodują prowadzenie. Prowadzenie o 1/10 punktu przed Pałem Wąskim. Prowadzenie, które może mieć znaczenie. Teraz Domen Perewty drugi. Na pometku 19, pierwszy ze Słoweńców w tej serii finałowej. 128 metrów. W serii finałowej będzie długi skok. Domen na pierwszym miejscu. 132,5 metra. Noty 19,19. Mocne otwarcie Słowenii w serii finałowej. Domen Prewce 132,5 metra. W pięknym stylu daje prowadzenie o 4,7 punktu przed rokiem 16. Tymczasem rok pierwszy, który wykurzył Harry'ego Pottera z serii finałowej. 127 metrów w pięknym stylu. Seria finałowa będzie podobna dla roku pierwszego. Deskok mniej więcej powtarzany, trochę dłuższy chyba. 128 metrów. Noty 19,19,5 punktu i piąte miejsce w tym momencie. Za Hannawaldem, przed Leitnerem w tym momencie. A na rozbiegu wiosna, która w końcu też po dłuższym okresie słabych występów
dzisiaj prawdopodobnie punktuje, chociaż ten skok finowy punktów nie zagwarantuje niestety. Skok krótki. 109,5 metra. Noty 18 i miejsce 18 ostatnie. Grozi brak punktów w tej sytuacji. Punkcik natomiast zyskuje rok 15. W pierwszym kolejce teraz jest Anders Jakobsen. Rok 15 z punkcikiem po ataku w serii finałowej. A przed nami kupa. Kupa na pometku 15. 128 metrów. Tym razem nie psuje skoku finałowego. Ostatnio zmarnowała swoją szansę na dobry występ. 125,5 metra. 3 za ten skok. Dwie noty po 19,5 punktu jest siódme miejsce. A więc prawdopodobnie czołowa 20 będzie w jej zasięgu dzisiaj. Domen bez drugi bez zmian prowadzi. Wydaje się, że ten skok może dać sobie awans do 10 nawet w tym konkursie. Rok 9 teraz. Na pomyłku 15, 128 metrów. Seria finałowa słabsza po prostu dla roku 9. 122,5 metra. Noty 19, 18,5, 10 miejsce, dające na 6 punkty. Ale nie będzie ich zbyt wiele. Rok 9 za piłkarzami. Przed rokiem 21. A przed nami rok 10. 14 po pierwszej serii. Ale tu już mieliśmy 129 metrów, a więc już bierzemy się do tych 130-metrowych odległości. Teraz widzimy piękny skok roku 10 w serii finałowej. 131,5 metra, niemal nienaganna sylwetka. Stąd też wysokie noty. 19, 19,5 punktu, drugie miejsce. Pół punktu za domenem pewnym drugim, który cały czas prowadzi. No i tak jak mówię, ta czołowa osiemka jest coraz bardziej realna w jego przypadku. Paweł Mosek czwarty. Sven Hanawald piąty na razie, na gorszym przypadku dzisiaj 18. Tymczasem rok trzeci. Na pometku 13 miejsce. 128,5 metra. Teraz refinowa podobna. 128,5. Dokładnie taka sama odległość. Nieco chyba wyższe noty na tym jest. Noty po 19,5 punktu. Czwarte miejsce. Egzekwo z rokiem trzecim jest Paweł Wąsek w tym momencie. Dość ciekawie to wygląda. A przed nami Jacques Mogel ze Słowenii. Prowadzi jego kolega do Mempel z drugi, a Jacques Mogel w pierwszej serii miał 130 metrów. W serii finałowej Jacques Mogel ląduje już dużo bliżej. Dużo bliżej, bo to będzie kilka metrów. 124. Pomogły noty po 19,5 punktu. Ale lokata jest tylko 11. I to będzie duży spadek Słoweńca w klasyfikacji konkursu. Jest za Davidem Zieglem, który na razie jest autorem najdłuższego skoku serii finałowej. Ziegle na jego przypadku będzie 21 w tym konkursie. A teraz Jan Usior. 129,5 metra w pierwszej serii. 11 miejsce Janusior. Pięknie, pięknie, pięknie. 133 metry. Noty 19, 18,5 jest na prowadzeniu. Wyrównuje najdłuższą odległość Davida Ziegla. Obejmuje prowadzenie o niecałe 3 punkty. 2,6 przed domenem procent drugim. No i teraz rok 11. Na pometku 9. 131 metrów. Rok 11 nie będzie miał łatwej misji, żeby obejmować prowadzenie. No ale ambitnie w powietrzu. Natomiast z upadkiem. 132,5 metra. Z upadkiem daje 15 miejsce w tym momencie. 15 miejsce. Wyżej notowani są piłkarze na 13, którzy też mieli upadek w jednym ze skoków. Rok 5. Też na pometku 9. Janusz już na pewno więc w czołowej dziesiątce dzisiaj. Rok 5. 131 metrów. Teraz krócej, więc domen prewc także. W czołowej dziesiątce. 127 metrów, noty 19, rok 5 na miejscu 8 w tym momencie. Za Svenem Hanawaldem przed rokiem pierwszym. Hanawald w najgorszym wypadku już na 15 miejscu dzisiaj. Kenshiro Ito, jedyny Japończyk w serii finałowej. W pierwszej serii 130,5 metra. Seria finowa podobna. 131 metrów. 131, noty 19, 19,5 punktu. Miejsce drugie dla Japończyka. Za Janusiorem, a przed domenem plewcem drugim. Więc sytuacja dość interesująca w tym momencie nam się rysuje. A na rozbiegu teraz reprezentant Słowenii. Lovro Kos. Na pometku 7. 131,5 medalu. Sobie mówię, tak dobrze już nie będzie. To było mniej dynamiki po wyjściu z progu. 124 metry. Nie będzie czołowej dziesiątki. Noty 19. Jest 14, więc mieści się w czołowej 20, ale do czołowej dziesiątki dużo zabraknie. Lovro Kos przed Jacquesem Mogelem, tylko domen prawie z drugi.
okazuje się bohaterem na razie serii finałowej. Jeszcze rok już nie będzie miał swoją szansę. No ale na razie nie wygląda to kolorowo. Rok 13. Na pomytku 6. 131 metrów. Seria finałowa roku 13. Obiecująca. 128 metrów. Będzie czołowa dziesiątka. Pomogły noty, bo noty 19, 19 i pół punktu jest piąte miejsce, gwarantujące co najmniej miejsce 10. Domen PF z drugi, co najmniej dzisiaj 8. Kenshiro i to co najmniej 7. Janusior co najmniej 6. Zostało 5 zawodników do końca zawodów. Markus Eisenbichler w tym momencie. Eisenbichler na pomytku 137 metry, piąte miejsce. Eisenbichler w serii finałowej krócej, ale będzie w czołówce. 128 metrów, noty po 19,5 punktu. Piąte miejsce. Nie będzie go na podium zapewne, ale czołowa dziesiątka dla Eisenbichlera dzisiaj będzie osiągalna. Hannawald 10, 15 Ziegel. Wszyscy trzej Niemcy zmieszczą się w czołowej 20 tego konkursu. Mogą mówić o szczęściu. Tymczasem rok 7. 133,5 metra. Był odrony dłuższego skoku w pierwszej serii. Ale w serii finałowej ląduje już bliżej, ale i tak daleko. 129 metrów. Noty 19, 18,5 jest piąty. Jest piąty, więc będzie czuł się czołówka. Exekus Eisenbichler na tym piątym miejscu w tym momencie. Janusz okrok od podium. A na rozbiegu teraz Rok Justin. Ostatnia nadzieja Słoweńców na podium. Rok Justin 131,5 metra w pierwszej serii. Teraz Rok Justin agresywnie, ale trochę zabraknie. Jeszcze upadek. 129,5 metra. Fatalny upadek daje dopiero 28 miejsce. Ma tylko takie szczęście, że mimo wszystko punkcik chociaż zdobędzie. Ale no, Jakobsen ma tutaj pecha, bo przegrał od 20 punktu ten jeden punkt. Jakobsen pozostaje 29 bez punktu. Janusz na podium, a na rozbiegu Andreas Kopner. 102,5 metra w serii finowej. Piękny skok Kofflera na podium. Będzie Koffler. W poprzednim konkursie na podium byli Kachofer i Leitner. Teraz jest Kofler. 132 metry. Noty po 19,5 punktu i w tym momencie prowadzi. Być może nawet ten konkurs wygra. Patryk Gąsienica, który musi też lądować daleko, by wygrać. 133 metry w pierwszej serii. Teraz na progu nieźle to wygląda. Ale czy wygra? Będzie na podium na pewno. Pytanie, czy pierwszy, czy drugi? Drugi. 131 metrów, też wysokiej noty. 19, 19,5 punktu, ale grubo jednak Kofler. Czyli dwa konkursy z rzędu wygrywają Austriacy. Tutaj Kofler wygrał o 0,4 punktu przed Patrykiem Gąsienicą. Trzeci Janusior. Czwarty Japończyk Kenshiro Ito. Piąty Domen Preps. Drugi, szósty rok 10, potem rok 7 z Eisenbichlerem. Dziewiąty rok 13, dziesiątkę zamknął rok 16. Tuż za dziesiątką Paweł Wąsek dzisiaj. Hannawald 13, Leitner 16, 18 Ziegel, 19 Lovrokos, 20 Jacques Mogel. Dzisiaj najbardziej niepocieszeni są Norwegowie. Żaden zawodnik nie punktował. Jakobsen tylko 31. A w szczęście dla Słoweńców, bo Słoweńcy zyskali sobie 5 miejsce do Mena Prewca drugiego. Zyskali sobie 19 Lovrokosa, 20 Jacques Mogela, no i szczęśliwe 30 Rocha Justina. Prawda? Bez punktów Władimir Zograwski, bez punktów Krzysztof Biegun i Wiosna, która skoczyła najsłabiej w serii finałowej. Ale obyło się bez takich wpadek jak podczas pierwszej serii, kiedy zawodnicy mieli problem po wyjściu z progu. I o tym możemy akurat mówić bardzo pozytywnie. Mikołajek i Łukasz Rzutkowski punkty skromne, ale punkty są. Największym bohaterem piłkarze, którzy awansowali na 21 miejsce ostatecznie w tym konkursie. Dla nich to wielki wynik, jak na jeden skok z upadkiem. Tak więc tak wygląda klasyfikacja tego konkursu, a tak wygląda tabela po tym ostatnim starcie. Widzimy, że wciąż Rumoren bezpieczny, bo rok 21 znowu tylko punkty skromne. Tylko 7 punktów dzisiaj sobie dopisał do konta. Trzeci pozostaje Klemens Morenka, ale tuż za nim jest Janusior na czwartym miejscu. Zaczyna do Klemensa jeden punkcik. Piąty jest rok 16. Szósty Kalinczenko, który znowu spadł w klasyfikacji. Siódmy Leitner pozostał. Ósmy Łukasz Rutkowski. Dziewiąty Jan Haponen. Do dziesiątki powrócił Sven Hannawald. Widzimy solidny występ i Hannawald do dziesiątki wskoczył. Wykurzył rok 15 z tej dziesiątki, ale tylko jednym punktem. 12 jest Kenshiro Ito, który trafił do dziesiątki dwa punkty. Potem jest Krzysztof Mintus 13. Tutaj jest bardzo ciasno w tej czołowej 13. Między miejscem 9 a 13 to jest tylko 30 punktów. 14 jest rok 3, 15 Lovrokos.
który pozostaje cały czas najmocniejszym Słoweńcem. 16 Noriaki Kasai. 17 Patryk Gąśnica. No, Patryk widzimy dwa razy praktycznie z rzędu, przecież był bohaterem. No i efekt jest szczytowy, można powiedzieć. Umacza się w czołówce, w tej najlepszej ćwiartce. No i ma realne szanse, by o tą dziesiątkę walczyć. 18 jest rok pierwszy. 19 Kachoper w tym zestawieniu. Potem Ciałajda, Subtim, Piłkarze, 22 miejsce. Potem rok 7 Draco Malfo i zamyka tę grono Domen Preft drugi, który dzisiaj zanotował przecież to piąte miejsce. Tak więc tak to wygląda. Mikołajek 29. Na 30 miejsce awansował Andreas Kopler. Wyprzedził Jurija Tepesza w efekcie. Dzisiaj z punktami Azjabisze, który przesunął się w klasyfikacji na 39, ale wciąż daleko od celu. Mimo wszystko. David Ziegel też niewiele tutaj się zmieniło. Jego notowanie 53 jest. To wyprzedził Andersa Jakobsena dzisiaj w tym zestawieniu. My już nie mamy na pocieszenie 10 Polaków w eskapadzie. Mamy już 9, bo Deszpanena wyprzedził dzisiaj rok 10 w zestawieniu. Rok już nie dogonił punktem, dzięki jednemu punktowi dogonił Domena Prewca. Są ex aequo teraz na miejscu 48, a 50 zamyka Mackenzie Boyd Klaus. Ziegel przesunął się z 59 miejsca na 53. Znów się punktami z rokiem 11. Na końcu bez zmian Harry Potter, który dzisiaj znowu miał ogromną szansę na punkty, no ale szansa znowu przeszła koło nosa. Tak wygląda klasyfikacja. Następne zawody to oczywiście próba rewanżu na skosie w Zakopanem. Próba rewanżu, ale bez systemu KO. O tym doskonale wiemy. Do zobaczenia.